No to tak, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj z Aleksem zagramy sobie w bajka na tej oto miejscówce. Tu mamy jakieś mureczki, asfalcik jest, także po deszczu można jeździć. Fajna bardzo miejscówka, zaraz sobie zagramy w bajka. Dawaj papierka, mnie nożyce. Dobra, wygrałeś, czyli zaczynasz. Aleks zadał fibla do Smitha. Fibelek, Smith jest, cyk fuch. Ale Jan. Dobra, to ja sobie zadam manuala do 1.8 na tamtym padzie. Bardziej wyłączę, że tak to zrobię. No. Masz na tym boksie? Z tego. Dobra, dawaj. Jest sieć. Tu bez spinki myślę, nagrywa tam. Tu bez spinki na szybko. Jeszcze raz ten manual 1.8, to co wtedy? Spoko. Otóż pojedę. Whipa z tego spróbuję. Okej, okay. Konkretnie. Okay. Zaczyna się agresywnie i fajnie, lubię. Jo, prawie. To my sobie spróbujemy coś innego, nie? Bo nie będę tak cały czas. Trójeczka z tego, no. I tak przyciągasz korbę i 180, nie? Wiesz jak tylko. Trójeczka i takie mamy pseudo do 180. Free coaster. Dokładnie. Już nie wiedziałem, czy dawać tą korbę w tył, czy już sobie odpuścić, to odpuściłem. Kurde, szkło dużo, uważaj, żeby oponki nie poszły. Pierwszy trik w ogóle, a nie, drugi, sorry. Hop. Aj, prawie. Masz jeszcze jedną próbę? Jeszcze jedną próbę i mulligan. Ogólnie zasady mamy dwie próby na każdy trik i jeden mulligan, czyli jedno powtórzenie w trakcie gry jeszcze. O! O! Bierz muli? Nie. Dobra, mamy pierwszą literkę. B. Co zdajesz? No z bąga przez ten murek tutaj. Cały? Tak. Okej. Okay. Drugiej podjadę. Okej. Okay. Ja, szurnęło. Dobra, to ja sobie zaatakuję tą rurę. Okej. Jo, siedzi ładnie. A z tego nie wiem, czy zrobię. Nie robię nigdy takich moich primerów. Nie wiem, było. Dobra. No to kruksika jeszcze raz zaatakuję. Alert! Ruła nie jest znowu schowana. No nie. Na przednie oponie się skup, bo tylniej nie myśl. Ej, to był swego rodzaju też fajny triczek. Która to jest litera? Druga, nie? Dobra, to 2 do 0. No. Do 0, no. Chociaż ja mam bardzo sketchy te rzeczy. Tą trójeczkę sketchy zrobiłem.
I co jeszcze zadawałeś? Aha, no i Smitha też mega sketchy zrobiłem. No i Alek zadał manuala do bara. Nie wiem, czy udało się to chwycić na nagraniu, bo czyściłem obiektyw. A na flocie. Siedzi. Chodź kiedy? No dawaj. Ja biorę muli na tym. Spoko. Ale przypałowo. Na flacie tak nie robię właśnie, ale nie będę się tłumaczył. Okej. Good. To muli już nie mam. Alex ma jeszcze muli jedno. Teraz robisz X-upa i odwijasz go na tire pressa. Patrz. Sajda? Jedziesz sobie, jedziesz. O Jezu, ja zawsze w tych grach jestem taki słaby. Co robisz? Kapa piątka. Kap 5. Siedzi. Fuck, jak brzydko ja to wszystko robię. 180. Backlash 180. Dobra. Jakby się klapy trzymamy. Będzie okropnego. No dawaj. Softa trójka. Okej, okay, soft 3. Aj. Na flacie 180, half cup manual 180. Ok. Daj sobie tam jedną korbę, możesz sobie dać. Bo jest o wiele łatwiej, bo ustawię, że sobie do half cup manu od razu. Korbkę przekręć i lightowo. O! Coś takiego. Bierzesz muli na tym? Biorę. Daj sobie korbkę i half cup manu. To jest na friko łatwiejsze, ale... Aj! Czyli mamy oboje bez muli jesteśmy i 3-0, nie? Teraz ty. Teraz ty zadajesz. Co bym mógł zadać? Patrzy się tam. Idzie tam. Wymyśla coś. Nosebong po tym drzewie. Manu. Manu. I tu do manu. I tu do manu. Tak. Brzmi jak szpital. Zobacz tę reakcję. Trak na flacie. Dobra, dawaj. Dobra. Nie! Jest. Wszystko sketchy w tej grze musi być. Dobra, no. X-Upright 1.8. X-Upright 1.8. Mamy to. Tak, to nie mać. X-Upright. Manual 1.8. To prawda. Widziałeś, tak się kaptur zakłada. Chcesz sobie zrobić 1.8 bara, tak jakby, no. I no robisz go lekko mocniej i przeciągasz go na korbie, jak masz kasetę. Ale zrób sobie tak, że skup się na wybiciu jak najbardziej. Jak ja robię track truje, to skupiam się najbardziej na tym wybiciu. Ten pierwszy moment wybicia jest najważniejszy, bo on ci rotację pokazuje. A bara wciskaj choćby nie wiem co. To jest tak jakby 1.8 bar. 1.8 bara robisz, nie? No to jest to samo, tylko mocniej to wybicie. To wybicie jest najważniejsze. Dawaj. Mocno się wybij. Tam ma być mocne szarpnięcie. No i dawaj tam bara. A, ale zakręcił. Ale zakręcił, proszę państwa. Bardzo dobra gra. Dziękuję.
Także to była kolejna gra w bajeczka. Vlog po vlogu, tak. Myślę, jakby. Że było dobrze. Było bardzo dobrze. Jak chcecie rewanż, piszcie. No i dzięki, trzymajcie się, do następnego. Cześć.